Dzień dobry. Dzisiejszy filmik jest o tyflopedagogach. Kim są, gdzie ich możemy spotkać, na czym polega ich praca i czym wyróżnia się terapia widzenia, która jest przez nich przeprowadzona. Zapraszam na film. Tyflopedagog jest to nauczyciel specjalny. Pracuje on z dziećmi słabowidzącymi, z dziećmi niewidomymi oraz z osobami dorosłymi. Jego zadaniem jest przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej widzenia i na podstawie tej diagnozy opracowanie takiej terapii widzenia, takiej rehabilitacji wzroku, żeby maksymalnie rozwinąć te możliwości wzrokowe, które zostały u dzieci słabowidzących i te możliwości, które mają osoby niewidome, żeby te funkcje były maksymalnie wykorzystane. Tyflopedagog pomoże rodzicom w adaptacji otoczenia, w adaptacji domu, w adaptacji pokoju. Będzie też potrzebny w adaptacji klasy czy szkoły, w której uczy się dziecko. Pomoże także zaadaptować materiały edukacyjne, komputer, tablet czy inne urządzenia, z których korzysta dziecko na co dzień. Terapia, rehabilitacja, która jest prowadzona przez tyflopedagoga, pomoże również nie utracić funkcji wzrokowych, takich jakie ma dziecko. Wiemy, że z nieużywania niektóre nasze zmysły, niektóre nasze możliwości, one wycofują się. I tyflopedagog poprzez swoje zajęcia rewalidacyjne, poprzez swoją terapię i rehabilitację, on będzie wpływał na utrzymanie tych możliwości i wykorzystanie je w maksymalnym stopniu. Podam przykład. Jeżeli mamy dziecko, które ma kilka lat, na przykład siedmiolatek, ma ostrość widzenia około 30% normy, dzięki diagnozie funkcjonalnej tyflopedagog określił, jaki kontrast to dziecko postrzega, jakie pole widzenia ma, to dzięki tych informacjom wie, jak można z tym dzieckiem pracować, jak długo to dziecko jest w stanie się skupić produktywnie na tym, na co patrzy, jak patrzy na podręcznik, jak uczy się czytać, jak uczy się liter. I te informacje tyflopedagog przekazuje całemu zespołowi i rodzicom, z którym pracuje dziecko. Pamiętajmy, że tyflopedagog to jest przede wszystkim nauczyciel. Spotkamy go na całej ścieżce edukacyjnej dziecka słabowidzącego. Będzie on oczywiście w przedszkolu, będzie w szkole podstawowej i w szkołach średnich. On cały czas służy wsparciem, cały czas jest tą osobą, która czuwa nad wzrokiem naszych słabowidzących dzieci. Gdzie możemy go spotkać? Oczywiście w szkołach. Nauczyciele specjalnie są zatrudniani w szkołach. Możemy ich spotkać w ich prywatnych gabinetach. Tam możemy się umówić na dodatkową terapię, na dodatkową rehabilitację. I to są główne miejsca, w których oni są widoczni. Bardzo zachęcam do pracy z tyflopedagogami ze względu na to, że oni przede wszystkim pomogą rodzicom i będą im służyć radą, jak dostosować tą rzeczywistość, to otoczenie, to wszystko, co dotyczy naszych dzieci i jak uprościć to całe, no właśnie, otoczenie, tak? Jak temu dziecku ułatwić na tyle, żeby mogło się rozwijać w miarę swoich możliwości w maksymalny sposób, żeby go za bardzo nie chronić, żeby rozwijać go ruchowo, żeby rozwijać go intelektualnie w takich możliwościach, jakie ma. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na następne. Możecie subskrybować kanał, dać łapkę w górę, ewentualnie zapraszam Was na fanpage Ćwiczę Oko na Facebooku. Do zobaczenia. Barbara Pakuła.pl.